11 gimnazjów z powiatu brodnickiego rywalizowało ze sobą w czwartych igrzyskach wiedzy zorganizowanych przez trzecie liceum ogólnokształcące w Brodnicy. Gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą m.in. przyrodniczą, chemiczną, geograficzną, matematyczną i z języka polskiego. Bardzo się cieszymy, że z roku na rok coraz większą popularnością konkurs się cieszy. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy objęte egzaminem gimnazjalnym, więc na miesiąc przed egzaminem gimnazjalnym ten konkurs spełnia swoją rolę. Ideą konkursu jest również to, żeby zadania były osadzone w kontekście rzeczywistym, żeby sprawdzały praktyczne stosowanie wiedzy, nie tylko umiejętności i wiadomości, ale też żeby osadzone były w kontekście rzeczywistym. Widzicie Państwo, dużą rolę odgrywają kibice, którzy zagrzewają uczestników do walki. Kibice mogą również podpowiadać swoim koleżankom, kolegom. Chcemy też, żeby ta nauka, ten konkurs odbywał się w sposób taki radosny, żeby się nie kojarzył wyłącznie ze sprawdzaniem wiedzy, ale też przynosił radość wszystkim uczestnikom tego konkursu. Gimnazjaliści mieli także praktyczne zadanie, ułożenie motocykla z klocków Lego i zaprezentowanie jego działania. Mamy 4 punkty. Pierwszy musimy zbudować model motoroweru, potem nazwać, jak przykładnie zastosowano w tym pojeździe. Następnie musimy przedstawić za pomocą schematu elektrycznego, musimy go narysować i zmontować ogółem układ elektryczny występujący w motorowerze. I na koniec musimy przygotować prezentację multimedialną dotyczącą podstawowego wyposażenia motoroweru. Bo to nie ma żadnego silnika, który go napędza, nie? Zadanie to, jeśli ktoś w dzieciństwie nie układał klocków Lego, okazało się wcale nie takie łatwe. Czekaj, tu jest stopka. Czekajcie, bo tu jest stopka. Czekaj. Ramę tylko obróć. To obróć. Czekaj. Również i inne zadania potrafiły sprawić trudności. Teraz mieliśmy zadania z matematyki, poprzednio były zadania z historii na wyszukanie. Trzeba było znać kształt i wiedzieć, co to jest za przedmiot, określić funkcję jego i bieg. Były trudne na myślenie, dużo trzeba było nad nimi pracować razem w grupie. No nie jest źle i staramy się, żeby zdobyć jak największy wynik. Uczniom gimnazjum nr 1 w Brodnicy poszło najlepiej, zdobyli pierwsze miejsce. Drugie było gimnazjum nr 2 w Brodnicy, a trzecie gimnazjum w Gołkowie.